Plants vs. Zombie to jest gra, w którą ja się zagrywałem w 2009 roku w wersję na telefon. Od tamtej pory nie grałem w tą grę, ale właśnie teraz dzięki uprzejmości Electronic Arts dostałem dostęp do najnowszego Plants vs. Zombie, czyli Battle for Neighborville. O co chodzi w tej grze i jak ona wygląda, zaraz razem zobaczymy. Zapraszam na pierwsze 30 minut z tej produkcji. Miłego oglądania! Na wstępie powiedzmy sobie skąd ten wcześniejszy dostęp, czyli na czym polega tak zwany Founders Edition, który każdy z Was może w tym momencie kupić w cenie 119 zł i na kilka tygodni przed oficjalną premierą, która odbędzie się 18 października, uzyskać wcześniejszy dostęp do gry. W dniu premiery, czyli 18 października, cena produkcji wzrośnie również do 139 zł, czyli nie dość, że teraz możecie uzyskać wcześniejszy dostęp do najnowszego Plants vs. Zombie, to możecie również wyrwać to o 20 zł taniej. W przeciągu kolejnych tygodni, każdego tygodnia twórcy będą udostępniać kolejną część pełnej gry, tak żeby w dniu premiery wspomnianego 18 października udostępnić nam już pełną produkcję. Ale bez obaw, wszystko co osiągniecie w tych wcześniejszych tygodniach zostanie przeniesione do pełnej produkcji, także można teraz pograć wcześniej, być przed znajomymi, no i powoli, tydzień po tygodniu poznawać całe Plants vs. Zombie. Myślę, że jest to ciekawe podejście do premiery, zobaczymy z jakim to się spotka przyjęciem ze strony nas, czyli graczy, no a teraz zapraszam już Was do czystej rozgrywki. No to jesteśmy już w menu gry, naciskamy graj i zobaczmy, czym jest najnowsze Plants vs. Zombie. Ja jestem bardzo ciekawy tej produkcji, tak jak mówiłem, nie grałem w poprzednie wersje Plants vs. Zombie, ale słyszałem dużo, dużo pozytywnych opinii o Plants vs. Zombie, tych FPS-ach, które są na konsole i na komputery. Od razu wspomnę, że gra jest dostępna na PlayStation 4, Xbox One oraz na PC-cie. Ja gram w wersję PC-tową, no i zobaczmy, czym to się je. Ja już trochę będę może mniej mówił, żebyście mogli zobaczyć, o co chodzi. Gra jest po polsku, jak widzicie, że to bardzo fajnie. Kwatera Zombosa i Neighborville, posiadłość Dave'a. Posiadłość Dave'a nieźle się rozrosła. Ja pamiętam ją właśnie z wersji mobile'owej. To był taki mały domek. Teraz jest nieźle. Ty jesteś nowym rekrutem, super! Jestem Major Słodziak. Witam cię serdecznie. Gra jest przesłodka oczywiście, ale nie dajcie się zwieść. Będą zombiaki i będzie strzelanie. Witaj na polu bitwy, zostało najechane na serio. Wszystkie te zombie polują na nasze mózgi. Brains! Ale zamiast tego zostaną rozwalone, a ja podleję ich łzami. Hip hip, hura! Mam dla ciebie bardzo ważną misję w centrum miasta, ale... W posiadłości Dave'a jest wiele do zobaczenia. Jest też kilka naprawdę ważnych miejsc. Sprawdź je! Dobra. Portal do gry wieloosobowej. To chyba będzie najczęściej grane. Szałowy park, ćwicz walkę. Przebieralnia, zmień postacie i zmiana drużyny, zmień na zombie. Można grać i zombiakami i roślinkami, także to fajnie. Jest tego naprawdę sporo, może cię to nieco przytłoczyć. Tak, czuję się przytłoczony. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poukrywałam pluszaki z nagrodami krótkimi misjami. Spoko, zobaczmy. Przejdziemy sobie tutorial, myślę, że on nas najlepiej wprowadzi do samej rozgrywki. Dlaczego pluszaki? Bo są miękkie i przytulaśne. No i wydają urocze odgłosy, kiedy eksplodują. Elegancko. Przekonasz się. Let's go. Wróć do mnie, kiedy znajdziesz je wszystkie. Dostaniesz ode mnie zawartość tej skrzynki skarbów. Dobra, jesteśmy w grze, jak widzicie? Opa! Wygląda to naprawdę słodziatko. Ale dobra, chodźmy, bo mamy tę misję. Fajnie to wygląda. Naprawdę, ja mówię... Dobra, można biegać. Poznaj Ruxa. Pst, znasz się z Ruxem? Jest super fajny, specjalizuje się w dawaniu prezentów. Słyszysz? Dawaniu prezentów. Jeśli czekasz na prezent od kogoś, zapewne on go trzyma. Poza tym uwielbia świecące błyskotki. Kto ich nie lubi? Ale wróćmy do prezentów. Dałam mu prezent dla ciebie. Idź odebrać prezent do Ruxa. Odbierz prezent od Ruxa. Nie wstydź się, porozmawiaj z Ruxem. Dobra, gdzie jest ten Rux? Jest tu mapa? Rux. Słodziak, błagała mnie, żebym dał ci te monety. Powiedziałem, że nie ma sprawy, ale najpierw wezmę sobie część za fatygę. Rux. Emporium Ruxa. Odwiedź Ruxa, aby otrzymać prezenty. Tygodniowa nagroda dla posiadaczy Founders Edition. Uszy obrony. Gogle strażaka. Kask strażaka. Ogon gaśniczy. Czuję, że będzie dużo mikropłasności.
Pozdrawiamy Electronic Arts. Monety 30 tysięcy. No dobra, to odebraliśmy. Poznaliście się z Ruxem? Wspaniały gość! Mam nadzieję, że spodobał ci się prezent ode mnie. Chciałbym dać ci coś osobistego. Dobra, są monety jakieś? Musimy 8 takich misji zrobić. Dobrze, czyli Rux jest naszym tutaj kwatermistrzem w tej naszej przygodzie roślinkowej. Każdy jest inny. Ty mówisz na dwór, ja mówię bić zombie. Żadnego nie oszczędzać. Niektórzy mówią na pole. Walcz na swój sposób, dobierając ulepszenia. Idź do przebieralni i wybierz ulepszenie, a potem do mnie wróć. Jest przebieralnia. Ja nie wiem, gdzie jest przebieralnia. Changing booth. To chyba to. Personalizm. Przybierajnia. Zmieniaj postacie lub dostawuj wygląd. Ulepszaj postacie, aby dostosować do preferencji. Każda postać ma 3 warianty, które możesz dostosować. Groszko strzelec. Rekrut. Dodaj ulepszenia. Kombinacja. Szybsze odświeżanie wszystkich zdolności po... Joch ciepie. Dużo tego wszystkiego tu jest. Liam tych groszków. To już? Bo ja powiem szczerze, że nie chcę na razie się tym zbytnio zajmować. O matko. Czyli to ulepszenie. Jestem ulubieńcem. Słodziak wygląda świetnie. Każdy wojownik może użyć ulepszeń i zdobyć nowe dzięki awansowi. A i wypróbuj różne kombinacje ulepszeń, by znaleźć swój styl. Mój styl to bomba! Chyba na razie dość infantylnie to wszystko wygląda. Ale wszyscy mówią, że to jest fajna gra, także ja postaram się jeszcze nie zniechęcać. Okej, pogadajmy o emocjach. Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam je okazywać. Krzyczę, uwaga, na widok pająków zbliżającego się ostrzału wroga i zombie, które właśnie pokonałam. Może spróbujesz? Wciśnij strzałka w lewo i znajdź uwaga. Znajdź uwaga? Stop cel do ataku. To tam ja, PvP, operacje, zmiana drużyny. Gdzie jest uwaga? Dzika radość, zabawny smutek. Uwaga. Ty również uważaj, hihi. Dobra, idziemy dalej. Wciśnij strzałka w górę, żeby wywołać ulubione. Do ulubionych możesz dodać dowolną emocję. Dobra, czyli emotki mamy na strzałkach. Trochę głupie miejsce, ale okej. No, tak się dodaje do ulubionych, spoko. Ja mam ciebie wśród ulubionych, okej, jeszcze jedno. Ciśnięcie strzałka w prawo wywoła gesty. Możesz dodawać gesty do ulubionych tak samo jak wszystko inne. Let's go, jeśli wciśniesz strzałkę w dół, wykonasz jeden gest wybrany losowo spośród twoich ulubionych gestów. Wow! To nie działa. Dobra, mamy już 3 z 8 zrobione. Gdzie te pluszaki są jeszcze? Mister Groszek! Automat punktów doświadczenia. Jako major mam wiele doświadczeń na koncie. Gdyby za doświadczenie przyznawano punkty, miałbym ich mnóstwo. Można by nazwać te punkty punktami doświadczenia. Nowi rekruci, tacy jak ty, zawsze potrzebują więcej punktów doświadczenia. Masz, użyj tych monet w automacie punktów doświadczenia, może wyrosną ci w końcu liście na klacie. Żadnych gwarancji. Up, punkty doświadczenia w automacie. Gdzie jest automat punktów doświadczenia? Osiągasz drugi poziom. Kurde, ja czuję tu strasznie dużo mikrotransakcji. Wow! Czy przybyło ci właśnie 80 lat?
Widać, że masz ogromne doświadczenie. Kiedy będę potrzebowała mądrej rady, zwrócę się właśnie do ciebie. Bye. Dawaj monety. No, będziemy strzelać. Te czacze są świetne, nadają się do ćwiczeń w strzelaniu do zombie. O, lubię zostawiać połamane fragmenty tych tarcz w łóżkach zombie. O tak, żeby miały pojęcie, na co mnie stać. Ha, ha, ha. Może spróbujesz znieść 5 okrągłych tarcz. Dwa naraz. Ale mam cela. Patrzcie, punkty doświadczenia idą. Można je nawijać w kółko. To było inspirujące. Gdyby ten pluszak mógł płakać, płakałby właśnie teraz. Ale może wystarczy eksplozja? Bum! Dawaj moje monetki. Dobra, zostały nam jeszcze 3 misje treningowe i będziemy mieli trening z głowy i w końcu będziemy mogli zobaczyć właściwą rozgrywkę. Pomocy! Jestem rośliną uwięzioną w pluszaku! Uwolnij mnie z tego więzienia! Żarcioszek! To tylko ja, Major Słodziak, a ta nagrana wcześniej wiadomość. Wróćmy do poważniejszych spraw. Do Nagrotrona 9000. Kup w nim coś, a potem wróć i pokaż mi, co ci się trafiło. Masz tu parę monet. 30 tysięcy monet! Gdzie jest Nagrotron? To wygląda jak Nagrotron. Kup kulkę. Fryzura kapelusz gwiazdy. Nie. Udało ci się. Mam nadzieję, że trafiło ci się coś fajnego. Zasługujesz na to. Dobra, dwie ostatnie misje zostały. Szałowy park. Tam na dole znajdziesz szałowy park. To strefa PvP dla roślin i zombie. Na to czekam. To idealne miejsce do wygłupiania się i ćwiczenia w rozwalaniu zombie. Ha, 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 ha. Zrobisz to dla mnie? Pokonasz zombie? To bardzo mnie uszczęśliwi. Rada, skoki w powietrze prowadzą do szałowego parku i kłopotów. To właśnie tam miejscowe rośliny i zombie cały czas ze sobą walczą. Koniec rady. Uhu! Dawać zombiaki! To jak się wraca? Zabiłem zombiaka! Dobra, jak się wraca teraz tam na górę? Myślałem, że to będzie PvP, ale cały czas w lewym górnym rogu napis prywatna wskazuje na to, że to jeszcze nie jest gra z innymi przeciwnikami. Dobra, zasuwamy z powrotem. Łatwo było tutaj ten, ale jak tam wrócić na górę? Dobra, jesteśmy z powrotem! Uff! Pokonałem zombie. Hurra! Udało ci się! Dzięki, 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 dzięki! Dobra, przed nami ostatnia misja treningowa. Zobaczmy, co ciekawego dla nas gra przygotowała. Patrzę na czas, tak naprawdę. Ale mam nadzieję, że zdążymy jeszcze pokazać jakąś normalną rozgrywkę. Przeniesienie się do bazy. Nie masz czasem ochoty po prostu przenieść się do bazy? Mam!
Szałowy park, baza jest taka wielka, łatwo się w niej zgubić, ale zawsze możesz otworzyć menu pauzy i wybrać przenieść się do bazy. Może chcesz spróbować tylko od razu tu wrócić. Gdzie jest menu pauzy? Przenieść się do bazy. Ale to było czary-mary. Gdzie ten pluszek mi został? O, jesteś z powrotem. Widzisz? To nic skomplikowanego. Juhu! Tam monety uciekły. Widziałem to. Porozmawiaj z Major Słodziak. To jest koniec misji treningowych. Zobaczmy, co Major Słodziak ma nam do powiedzenia na zakończenie tej ciężkiej wyprawy i przeprawy. Nie nauczyliśmy się nic, ale mam nadzieję, że... Nowy rekrut, patrzcie tylko! Robisz na mnie takie wrażenie, że mam ochotę kazać sobie zrobić 100 pompek! Okej, zawartość tej skrzynki skarbów jest twoja. Sądzę, że poradzisz już sobie z naprawdę ważną misją. Zgłoś się do mnie w centrum miasta, a poznasz mój złowieszczy plan. Ha, 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 ha! $60,000 złotych monet! Wybacz, świeżaku, nauczyłam cię już tutaj wszystkiego, co musisz wiedzieć. Jeśli doskwiera ci samotność, złóż mi wizytę w centrum miasta. Tam jest mój posterunek. Nie pytaj, jak dostałem się tam tak szybko. Jestem wszechobecna. Dokładnie. Dobra, gdzie jest centrum miasta? Jakaś mapa? Nie ma mapy. Jakaś mapa? Społeczność, bombowe, znajomi, wiadomości, menu gry, przenieś się do bazy, odrodzenie, zaproś znajomych, opuść grę. Podoba mi się ten teleport. Miejsce portalu za pomocą konsoli. Portal gry wieloosobowej. Wybierz swoją listę gry wieloosobowej, skocz do portalu, żeby skończyć matchmaking. Ustawienia można zmienić. Jest centrum miasta. Nie bardzo rozumiem, nie bardzo, jeszcze nie bardzo. Właśnie dużo to jest do roboty. Bitwa o teren. Let's go! Szukanie najlepszej bitwy. No dobra, to zobaczmy, jak wygląda PvP w tej grze. Dystrykt Gitmalina. Bitwa o teren. Ta bitwa o teren to jest chyba jedyny tryb udostępniony w tym pierwszym tygodniu wczesnego dostępu do Plan vs. Zombie, ale zaraz zobaczymy. Okej, mamy ataku... Przypomina mi to Overwatcha od razu. Mamy atakujących obrońców oraz wsparcie. Róża, słonecznik i groszkostrzelec. Ja sobie zagram różą. To jak się zmienia? Kurde, zupełnie nie wiem, jakie ma umiejętności ta róża. Porwałem na nią. Ale wygląda to ślicznie! A jeszcze. Wolałbym jeszcze zobaczyć na tym ekranie, jak się wybierało postaci. Nie wiem, jak tam się cofnąć. Obroń park. Jaka muzyka! Powstrzymajcie ich! Nie mogą przejąć punktów ładowania wzmacniacze sygnemu! Nie dla zombowizji! Nie ma mapy? Gdzie są moje ziomki?
jest koleś, dawać ich! Jakaś wstrętna koza. Nic nie rozumiem, ale wygląda bardzo fajnie. Mamy bronienie stref. O, możemy roślinkę postawić, patrzcie. Sadzimy roślinki. One będą nam tutaj... O nie! Ja się mogę czymś leczyć? Leczę się chyba sam. Te umiejętności, jeszcze zupełnie ich nie rozumiem, co ja za umiejętności mam. Mam coś pod Q. A, padł tam, widzieliście, padł. Nie rozumiem jeszcze nic. Odrodzenie, znów opuść grę. Kurde. Zupełnie nie wiem, jak się zmienia. Jak się zmienia postać na przykład. No i gdzie jest reszta naszej ekipy? Co on tu robi? Trzeba trzymać po prostu. Mocno oberwałem. To jest chyba ucieczka ta dwójka, bo ja nie mogę teraz strzelać. A, dostał! Mam jakiegoś smoka? Ja muszę, kurde, nawet nie poczytałem tych umiejętności. Trochę jestem pałka, zapałka. Tak się spieszyłem, żeby coś tu zrobić. Mam, okej. Okay. Przeklinij wrogów, by otrzymywali zwiększone obrażenia. Dobra, magiczna zagadka. Zyskaj niewrażliwość na obrażenia i rzuć aurę przyspieszenia na całą drużynę. Rzuć potężne kozie zaklęcie, które przemienia wrogów w kozy. O, no to elegancko. No to już wiem, co to robi. Czyli to jest przeklęcie pod Q i wtedy dostają większe obrażenia po prostu. A tym mogę zmienić w kozę, a tym mogę po prostu uciec. O, zginąłem, patrzcie. Moja różyczka. Pojaw się teraz, zmień postać. To zmieńmy postać. Weźmy sobie kaktusa. A kaktus robi co? Podłóż wybuchową minę, aktywuj latającego czosnkowego drona, wzbij się w powietrze i zajmij niedogodną pozycję. Zobaczmy. Mamy miny, czosnek i strzały po prostu. Dobra, zobaczymy. Ej, coś nam zajęli w ogóle. Ja, nie ogarniamy tu chyba. W ogóle mało osób strasznie jest. Za mało nas jest, powinno być nas więcej. Ale miny fajne.
Gdzie oni są? Gdzie są zombiaki? Dawaci! O! Time out. Nie przyjęli? To chyba wygraliśmy. Twoja drużyna wygrała, jesteśmy najlepsi! O, przyznanie nagród. Niestety mnie nie ma. Na ceremonii przyznania nagród się nie pojawiłem. Chlip, chlip. Tak, wiem, że bardzo chaotycznie, ale tak, w krótkich słowach i w kilku pierwszych minutach wygląda najnowsze Plants vs. Zombie Battle for Neighborville. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wam się podoba, czy chcecie więcej Plants vs. Zombie na naszym kanale. Jeżeli tak, to łapeczki w górę, subskrypcje z dzwonkiem. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!